Cześć Wiki, dziękuję, że się mogłyśmy dzisiaj połączyć, abyś odpowiedziała na kilka moich pytań dotyczących najbliższego naszego wyjazdu, wyjazd Wintercamp 2023. Ktoś mógł nam przytoczyć tak dokładnie, na czym to polega, kto tam z nami będzie i dla kogo w ogóle do kogo jest ten wyjazd skierowany? Wintercamp to biznesowy wyjazd, połączenie biznesowego wyjazdu z zimowymi atrakcjami. Jest on skierowany głównie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby przyjechać do nas ze swoimi rodzinami, z dziećmi, ale też nie tylko, bo tak naprawdę myślę, że każdy, nawet początkujący przedsiębiorca, tudzież osoba, która myśli o założeniu biznesu, odnajdzie się również w naszym środowisku. Myślę, że to jest super okazja, żeby między innymi właśnie troszeczkę to środowisko przedsiębiorcze na przykład swojej rodzinie przybliżyć, tudzież na przykład umożliwić im rozwój dalszy na tej ścieżce. Jeżeli chodzi o dzieci, jak najbardziej przez cały wyjazd odbywają się zajęcia dla najmłodszych, dla naszych azbiraków, czyli najmłodszych przedsiębiorców. Pani, ale właśnie też odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, ponieważ chciałam zapytać się, co dla tych najmłodszych, jakie oni będą mieli zajęcia, na czym się będą skupiać, ale dziękuję, że już na nie odpowiedziałaś. Gdybyś mogła tutaj jeszcze opowiedzieć nam o wykładowcach, ponieważ będziemy mieć aż 5 prelegentów, którzy poruszą różne tematy. Z tego co wiem, tematy będą różnorodne i Tak. niezwykle interesująca. Tak, podczas wyjazdu harmonogram będzie dosyć intensywny, także myślę, że każdy uczestnik weźmie dla siebie ogromną wartość. Wykładów będzie 5, tak jak wspominałaś, między innymi będziemy poruszali tematykę drogi od zera do rentiera w cudzysłowie. Ten temat poruszy Mariusz Szepietowski. Ada Król opowie nam o tym, jak zadbać o najważniejszą osobę w firmie, czyli nas samych. Tomek Grande opowie nam o sprzedaży i marketingu w swojej firmie, który możemy przełożyć na własne działalności. Opowie o tym, w jaki sposób sprzedał odzież za ponad 30 milionów złotych. Będziemy mieli również wykład z Przemkiem Szymczukiem, który również poruszy tematykę finansów osobistych i tego, jaki mają wpływ na nasze finanse firmowe. Będziemy mieli również warsztaty z wideomarketingu, które poprowadzi Piotr Król. Będziemy mieli również warsztaty Fuck Up Story, czyli o tej powiedzmy nieco bardziej ciemnej stronie biznesu i o też nie tylko będziemy rozmawiać o tych pozytywnych rzeczach, ale też właśnie o naszych porażkach, ale skupimy się na tym, jakie właśnie doświadczenia wynieśliśmy z tych tak naprawdę nieudanych sytuacji. Będziemy również mieli warsztaty mastermindowe, czyli takie burze mózgów przedsiębiorcze. Będziemy mieli również speed dating, czyli takie w cudzysłowie randki dla przedsiębiorców, łączenie, meczowanie, właśnie ten szeroko pojęty networking pomiędzy przedsiębiorcami, żeby jakby znajdować jak najprostszy sposób rozwiązania naszych powiedzmy case'ów, zagwozdek, które mamy w przedsiębiorstwach. Czyli w takim razie nie tylko wykładowcy będą dzielili się swoją wiedzą, ale również wszyscy inni uczestnicy w naszych tutaj warsztatach, jak wspominałaś, o tym speed dating, mastermind, fuck up story. Myślę, że to jest niezwykle wartościowy moment, ponieważ warto uczyć się na błędach innych i ich ponownie nie popełniać. Super, to jest wspominałaś już, co się będzie działo i dla kogo to jest wyjazd, ale w takim razie jakie niesie ze sobą korzyści? Największą korzyścią według mnie są właśnie ludzie. I to, że przez 5 dni właśnie nie tylko na warsztatach i wykładach, ale też różnych innych aktywnościach zimowych, takich jak wycieczka w góry, jak narty, jak wyjazd na termy, kulik, ogniska. Przy tych aktywnościach mamy też ogromną okazję do tego, żeby się lepiej poznać, żeby wymieniać się swoimi doświadczeniami, żeby właśnie poznać różne środowiska przedsiębiorcze i między sobą po prostu wymieniać się różnymi spostrzeżeniami i tym, co możemy wdrażać do naszych firm, tak, na co dzień. Wspaniale, ja w takim razie już chyba wszystko wiem.
Odpowiedziałaś na moje wszystkie pytania. Gdybyście wy nas mieli jakąś zagwozdkę, bądź byście zastanawiali się, czy warto pojechać na taki wyjazd, to też możecie się z nami skontaktować. My z przyjemnością odpowiemy na wasze pytania. Ja w takim razie dziękuję ci bardzo, Wiktoria, za poświęcony czas oraz cenną wiedzę i widzimy się w Wiśle już za miesiąc. Ponno mnie już mniej niż miesiąc. I mam nadzieję, że zobaczymy się z każdą osobą, która to ogląda. Też ilość miejsc jest ograniczona i już w tym momencie mamy sporo osób, które się zapisały, także też nie zwlekajcie do ostatniego momentu i mam nadzieję, że do zobaczenia w lutym w Wiśle. Dziękujemy jeszcze raz, do zobaczenia. Pa, pa.